Poznajcie Luxpaw w Morzywole koło Końskich. Największy wybór ogrodzeń, konstrukcji stalowych i balustrad. Co bardzo ważne, firma jest ich producentem. Znakomita jakość, konkurencyjne ceny. Luxpaw mieści się przy trasie wojewódzkiej Końskiego Warczów pod adresem Morzywół 36A. W ofercie: ogrodzenia metalowe, ogrodzenia palisadowe, konstrukcje stalowe, ogrodzenia łupane, kostka brukowa, ogrodzenia panelowe, balustrady. Istnieje możliwość dowozu oraz montażu zamówionych elementów. Przyjedź i zobacz. Morzywół 36A, numer kontaktowy 797-355-341, e-mail biuro@luxpaw.com.pl, strona internetowa www.luxpaw.com.pl. Samorządowcy i przedstawiciele Lasów Państwowych, ale i gospodynie wiejskie, sportowcy czy młodzież szkolna w czwartek w leśnictwie Krzyżówki w gminie Radoszyce wzięli udział w akcji Łączą nas drzewa. Uczestnicy eventu wsadzili w sumie 2000 sosen oraz lip na terenie, który wcześniej był wykarczowany. Leśnicy podkreślali tym gestem, że w całym kraju rocznie więcej drzew sadzą niż wycinają. Spotkanie pod hasłem Łączą nas drzewa rozpoczęli uroczystą melodią przedstawiciele zespołu sygnalistów. Głównym organizatorem wydarzenia była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu z obecnym na miejscu jej szefem Andrzejem Matysiakiem, a także Nadleśnictwo Radoszyce z nadleśniczym Mateuszem Garbaczem. Ten ostatni przywitał wszystkich obecnych. Po nim głos zabrał dyrektor Matysiak, a także gospodarze województwa świętokrzyskiego, czyli wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz i gminy Radoszyce, na której terenie odbywała się akcja, burmistrz Michał Pękala. Jesteśmy na wspólnym sadzeniu lasów w ramach ogólnopolskiej akcji Łączą nas drzewa. Akcja ta została zapoczątkowana przez pana Edwarda Siarkę, wiceministra, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu, odpowiedzialnego za leśnictwo i za łowiectwo, oraz dyrektora generalnego Lasów Państwowych, pana Józefa Kubicę. Na to święto zapraszamy wszystkich przyjaciół związanych z lasami, związanych z przyrodą. Jeśli chodzi o akcję Łączą nas drzewa i to święto lasu, wracamy do tradycyjnego wspólnego sadzenia lasu z lokalnymi społeczeństwami, ze wszystkimi grupami społecznymi. Chcemy też zwrócić uwagę na pracę leśnika, która zresztą mówią, że leśnicy tylko, proszę państwa, wycinają drzewa. Otóż nie. Leśnicy więcej sadzą, jak wycinają, to jest raz. I jedno ważne, lasów w Polsce przybywa. Niech nikt nie mówi, że lasów w Polsce ubywa. Za rok ubiegły przybyło w Polsce lasów ponad 2000 hektarów. Także lasów w Polsce przybywa i to jest ważne. Łączą nas drzewa to bardzo piękne hasło, ale tak naprawdę łączy nas chyba sympatia dla przyrody, dla tego, co jest piękne w naszej ojczyźnie, a lasy są tym elementem, który zdobią na pewno ojczyznę. I bardzo się cieszę, że zostałem potwierdzony w tym, że lasów nam przybywa, bo tak niektórzy złośliwie mówią, że wycinamy, a nic nie sadzimy. Sadzimy, ja pamiętam w zeszłym roku to samo, były nasadzenia. To kolejna akcja na terenie miasta i gminy Radoszyce. Jeszcze kilka dni temu razem z Nadleśnictwem Radoszyca organizowaliśmy w naszym parku w Dniu Ziemi właśnie sadzonki dla naszych dzieci, dla naszej młodzieży, zarówno dla naszych mieszkańców. Tam aż 1500 sadzonek zostało rozdane. Kolejna akcja, jedno dziecko, jedno drzewko na naszym zalewie. Jeszcze wcześniejsza, ponad 10 tysięcy drzew zasadzonych na naszym pięknym zalewie. Szanowni Państwo, dziękujemy dyrekcji, że właśnie spotkaliśmy się w tym miejscu i tak jak zostało powiedziane, że łączy nas przyroda, zasadźmy to pole uprawne. Oprócz wspomnianych w wydarzeniu udział wzięło mnóstwo gości. Do sadzenia drzew przybyli też włodarze powiatu koneckiego, starosta Grzegorz Piec, członek zarządu Jarosław Staciwa i radni Grzegorz Jóźwik oraz Wojciech Owczarek. Obecni na miejscu byli wójtowie gmin, na których terenie działa Nadleśnictwo Radoszyce. Leszek Kuca z Rudy Malenieckiej, Robert Wielgopolan z Supi Koneckiej oraz wicewójt Mykowa Jerzy Duda. Gminę Końskie reprezentowała zaś delegacja z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej z jego prezesem Waldemarem Pietrasikiem na czele. Po przemówieniach przyszedł czas na krótki instruktaż mówiący o tym, jak prawidłowo sadzić drzewa. Podnosimy kostur do góry, uderzamy, tylko naturalnie głębiej. Tutaj się nie wbiło, tutaj jest przygotowana obok gleba, ale to musi być dużo głębiej. Robimy tak. Tylko robiąc w ten sposób, nie możemy stworzyć korzeni powietrznej na dole. My będziemy obok was chodzić, będziemy wam pomagać. Po wyciągnięciu kostura, osoba, z którą pracuję,
nie da się, trzeba było przejść. No nie da się teraz, w tym momencie. Ale wsadzamy tą sadzonkę w dół, głębiej i podciągamy ją troszeczkę do góry, po to, aby wszystkie korzenie były skierowane w dół. Następnie uderzamy znowu kosturem, zamykamy otwór, który wykonaliśmy i udeptujemy bardzo dokładnie, po to, aby po prostu woda z gleby nie odparowywała. Następnie wszyscy ruszyli w teren, by rozpocząć wielką akcję zalesiania leśnictwa Krzyżówki. Doskonale radzili sobie przedstawiciele klubów sportowych, takich jak KSS Perkońskie, Konecki Klub Karate Kyokushin czy Stowarzyszenia Imperaktiv. Równie dobrze gospodynie z kół z terenu gmin Radoszyce, Smyków i Ruda Maleniecka. Natomiast największą frajdę z tego proekologicznego czynu miały dzieci i młodzież szkolna oraz przybyli na miejsce harcerze. Po skończonej pracy każdy mógł się posilić przy stoiskach przygotowanych przez już wcześniej wspomniane gospodynie.